W dzisiejszym odcinku wraz z Dominiką przedstawimy wam 10 strasznych easter eggów. Easter eggi to nie wielkanocne jaja, tylko smaczki ukryte przez twórców gier. Miejsce 10. GTA 4 i 5. Duchulin i Skute z serce miłości. Gracze, którzy lubią dreszczyk emocji, powinni udać się do Mount Gordo między godziną 23 a północą. Oczywiście według czasu w grze. Tam można spotkać strasznego ducha kobiety dryfującego nad wiadomością napisaną krwią. Wiadomość to Jock, imię postaci z GTA, której żona zmarła w górach w podejrzanych okolicznościach. To i tak nic w porównaniu z GTA 4. Na wyspie, na której znajduje się statua szczęścia, gracze znajdą bijące serce, skute łańcuchami, znajdujące się wewnątrz statuły. Trzeba przyznać, że twórcom pomysłów nie brakuje. Na miejscu 9. Halo 3. Małpia rodzina. Seria Halo pełna jest easter eggów. W trakcie poziomu Sierra 117 gracze mogą natrafić na rodzinkę naczelnych, która nie tylko się nie rusza, nie może też zostać zabita. Strzelając do nich poleje się krew, a ich nieruchome twarze dalej będą wpatrywać się w pustkę. Miejsce 8. Animal Crossing i twarz Geroida. Odwiedzając wioskę innego gracza w Animal Crossing, gracze, którzy zresetują grę bez save'owania, zostaną upiększeni szkaradną facjatą. Geroidy przypominają japoński symbol, haniwa, mający zawierać w sobie dusze zmarłych. Mimo że nowa twarz nie wpływa na twoją postać, na pewno przypomnij, by pamiętać o zapisywaniu gry przed jej wyłączeniem. Miejsce 7. Game Boy Camera. W latach 90. Nintendo wydało kamerkę, którą można było podczepiać pod czarno-białego Game Boya. Kamerka posiadała minigierki. W jednej z nich można było wybrać opcję ucieczki. W odpowiedzi pojawiało się bardzo creepy zdjęcie z podpisem "Przed czym uciekasz?". Miejsce 6. Slenderman w grze Runner 2. Runner 2 to prosta gierka, w której przemierzamy kolorowy świat i zbieramy złoto w rytm elektronicznej muzyki. Łatwo tu nie zauważyć tego, co kryje się w tle. Slenderman pojawia się tam bowiem aż 4 razy. Czy możliwe jednak, że po prostu podąża on za graczem? Z takimi długimi nogami na pewno umie nieźle biegać. Na miejscu 5. znowu Nintendo. W grze Luigi's Mansion opowiadającej o przygodach brata Mario jako łowcy duchów nie mogło zabraknąć czegoś przerażającego. W trakcie zaćmienia, gdy gracz odbierze telefon na trzecim piętrze, w trakcie błyskawicy możemy zobaczyć cień Luigiego, zwisający na linię z sufitu. Nie wiadomo, czy to tylko błąd, czy planowany easter egg, jednak trzeba przyznać, że dodaje on klimatu. Czyżby Luigiego w końcu dorwała deprecha, jako że jest mniej znanym z braci? Trudno powiedzieć. Miejsce 4. Fable 2 i teksańska masakra piłą łańcuchową. Fable to seria gier z otwartym światem, w której sami możemy decydować, gdzie chcemy się udać. W jednej z napotkanych drewnianych chatek odnajdziemy scenę rodem z teksańskiej masakry. Domek jest bowiem pełny szkieletów, narzędzi tortur, a co najciekawsze, nie wiąże się z żadnym sidequestem. Napiszcie w komentarzach, która lokacja z gier jest według was najbardziej przerażająca. Miejsce 3. Hitman Contracts. W Hitmanie wcielamy się w płatnego zabójcę. W trakcie jednej z misji, wchodząc do łazienki, znajdziemy wannę pełną krwi. Gdy spojrzymy w znajdujące się tam lustro, przez chwilę ujrzymy ducha spoglądającego na nas znad wanny. Rzadko zdarza się, by w grach lustra w ogóle działały, więc jest to wyjątkowy smaczek. Miejsce 2. Batman Arkham City. Gotham to miasto pełne mrocznych sekretów i twórcy gry Arkham City postarali się, by to pokazać. W dokach miasta znajdziemy łódkę, a by dostać się na jej pokład, musimy wpisać hasło "Miasto Terroru". Pozwoli nam to zejść do środka. Tam dowiemy się, że należała ona do samego doktora Crane'a, czyli Stracha na wróble. Przygotował on tam dla was kilka niespodzianek. Wiedząc o tym, że Crane jest specjalistą od strachów kryjących się w naszej duszy, wiedzcie, że nie jest to easter egg dla ludzi o słabych nerwach. W
samej grze znajdziemy aż 50 różnych easter eggów. Trzeba przyznać, że twórcy naprawdę się postarali. Na miejscu pierwszym Psychonauts i wizja w podświadomości Millie. Psychonauts to z pozoru niewinna gierka opowiadająca o chłopaku, który może zaglądać do umysłu swoich przyjaciół. Na poziomie Milla Dance Party gracz znajduje się w głowie wesołej dziewczyny. Jest tam jednak ukryty sekretny pokój. Dowiemy się w nim, że Milla pracowała w sierocińcu, w którym wybuchł pożar i nie pozostawił ocalałych. Milla ostrzega gracza, że jest to miejsce, w którym nie ma zabawy i ma rację. Pokój pełen jest płonących dzieci, proszących o pomoc. Coś, czego raczej nie doświadczymy w innych grach skierowanych do najmłodszych. Jeśli szukacie ciekawostek na temat gier wideo, koniecznie sprawdźcie kanał Dominiki, za granie do którego link macie w opisie na dole. A jeśli jesteście ciekawi, jakie jest moje top 5 ulubionych gier, kliknijcie tutaj lub sprawdźcie mojego Facebooka. Piona!